Konkurs główny festiwalu w Cannes trwa około 6 dni. Wielki pożar Londynu w 1666 roku trwał około 6 dni. W niektórych religiach istnieje przekonanie, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni. Karnawał w Rio. Czas trwania około 6 dni. A ja przez najbliższe 6 dni będę testował bletki. Siema betoniarze, tak jak zapowiadałem, jak widzicie zapewne w tytule, ten odcinek będzie o testowaniu bletek. Jakiś czas temu byłem ciekaw i zakupiłem wszystkie dostępne OCB, jakie tylko mogłem dorwać. Proszę bardzo, mamy je tutaj. O tak. To wszystko. Nie wiem, czy ten odcinek ma sens, bo jakby każdy pali tak według swoich preferencji bletkowych, ale mam nadzieję, że może komuś to wskaże drogę, czego kupować, czego nie. Może wszystkie bletki okażą się bardzo dobre. Nigdy tego nie wiadomo. Nie jestem zbyt doświadczonym testerem bletek, ale postaram się jakoś to tam zrelacjonować i pewnie na samym końcu tego odcinka wybiorę najlepsze bletki. Zresztą tak wiecie, które są w moim sercu na pierwszym miejscu. Komora losująca wybrała. Na pierwszy ogień idą białe OCB. Przyznam się, że chyba kiedyś miałem okazję je testować. To były jedne chyba z pierwszych OCB. Chociaż wtedy mogły to być też jakieś inne bleteczki. Próbujemy. Wyciągnę. Z tego co widać, papier jest dosyć gruby. Może to źle wpływać na palenie się jointa, ponieważ będzie czuć ten papier cały czas. Nie wiem, czy jest tu jakaś gramatura na paczce. Niestety nie ma. Całe opakowanie ma 32 sztuki bletek. Jest w 100% naturalne i w 100% dla wegetarian. Także jest organiczne i GM free. Także zaczynamy test pierwszej bletki. Jest. Jointik niestety z tipem, bo te bleteczki z filtrem mi się skończyły. To znaczy te filtry z węglem aktywnym mi się skończyły, więc będę używał zwykłych tipów. Także zobaczmy, no wyglądem już mnie to nie zachęca. Już na samym wstępie mogę wam powiedzieć, jak to będzie smakowało. Będzie smakowało jak papirus, sam papier. Jeśli zależy wam na paleniu zioła, nie papieru, to raczej odradzałbym te bleteczki. Strasznie gryzie w gardło ten papier. Jakby nie wiem, dlaczego ludzie robią takie bletki z takim grubym papierem i dlaczego lubią ludzie takie bletki. Jeśli jest tu jakiś miłośnik grubych bletek, to znaczy bletek z takim grubym papierem, to może powiesz mi, użytkowniku grubych bletek, co cię w nich tak jara. Bo mnie? Bo mnie raczej nic. Unosi się tylko zapach właśnie spalonego papieru, spalonej gazety, spalonego zeszytu w powietrzu. Nic więcej. Psuje to też smak zioła całego jointa. Także już tutaj na wstępie mogłem je ocenić po wyglądzie, ale musieliśmy zrobić mały smoke test, żeby się przekonać, czy może jednak pali się dobrze. Otóż nie. Te bletki zdecydowanie nie. Odradzałbym. Nie będzie to dobry zakup. Nie róbcie tego. Dzień drugi. Zaczniemy od OCB czarnych. Slim. Jest to dobrze mi znany rodzaj bletek. Spaliłem tego z 10 tysięcy sztuk, więc spaliłem z tego z 1 000 000 sztuk, więc wszystko powinno być git. A sama bletka jest bardzo cienka. Z tego co pamiętam, to bardzo dobrze się pali. To był jeden z faworytów zawsze w wyborze. Jak jeszcze były te bletki w żabkach chyba? Bo teraz już Maskot ma chyba monopol na bletki w żabkach. Ale tak, kolejnym właśnie zawodnikiem będzie OCB Black Slim. OCB czarne slimy. Także zobaczymy, jak się palą. Jesteśmy tutaj w warunkach nadwornych, aby skosztować tych czarnych OCB. Zobaczymy. No i tu jest już trochę lepiej niż w przypadku tych białych, ponieważ zwyczajnie są cieńsze te czarne bletki. Także nie zmienia to tam tak smaku palenia. Jeśli chodzi o te czarne bleteczki, są dosyć przyjemne. Wydaje mi się, że wielu z was próbowało już tych czarnych. Także wiecie, jak one są, jak się sprawdzają. Bo te czarne na pewno będą wyżej w rankingu niż wczoraj mieliśmy te obrzydliwe białe, które zawierają sobie kilogram papieru w jednej bletce. Także z tych jestem zadowolony. No, paliłem je już bardzo wiele razy. Kiedyś były dostępne tylko te czarne. Te czarne i te białe chyba były. No i maskoty King Size pamiętam kiedyś były. Także no to był kiedyś jedyny ulubiony wybór, no nie?
te z czystym sercem mógłbym polecić komuś, ale zobaczymy, co będzie dalej. Może znajdziemy jeszcze lepsze. Z wszystkich OCB no dopaliłem tylko te brązowe, te białe kiedyś chyba i to wszystko. Jestem ciekaw, jak będą wychodziły następne. Wydaje mi się, że do zobaczenia w kolejnym dniu. Oldschoolowe. Moi mili, kolejny dzień, kolejny słoneczny dzień naszego wielkiego testu bletek OCB. Dzisiejszym gościem jest OCB Slim Bamboo. Tych bletek nigdy w życiu nie paliłem. Podobno są z bambusa. W środku mamy bardzo ładne pandy, przyjemne. Stworzone we Francji z odpowiedzialnie ściętego bambusa. Naturalnej gumy akacji dla łatwego skręcania, nie wybielonego i wolnego od wybielaczy. Dziwne motto, no ale dobra. Zobaczmy strukturę. O kurczę, wyjąłem już drugą. Bletka jest cienka. Jest naprawdę cienka, czuć to pod palcami. Zapowiada się bardzo dobrze. Ciekawe, jak będzie się palić. Mam tu skręconego jointa. Czuć po skręceniu jego, że tutaj jest tak trochę sztywno. Jakby czuć, że to jest z jakiegoś innego materiału niż zawsze bleteczka. Także sprawdźmy teraz, jak będzie się ona tutaj zachowywać podczas spalania. No powiem wam, że kiedy odpaliłem tą końcówkę bez ziela, tą co została, po prostu wystawała, był czuć taki lekki drzewny aromat z tej spalonej bletki. Jeśli chodzi o smak palenia, nie zmienia tutaj nam nic. Mógłbym powiedzieć, że nawet lekko dodaje jakiegoś takiego fajnego vibe'u. Jest to naprawdę, powiem wam, że ciekawa opcja. Nie spodziewałem się, że coś mnie zaskoczy w bletkach, ale naprawdę fajnie smakuje, fajnie się spala, nie jest źle. Myślę, że idziemy coraz wyżej, bo według mnie to pokonało czarne OCB Slim i białe to już w ogóle. Ja też mam jakąś taki, nie sentyment, tylko mam słabość do takich beżowo-brązowo zabarwionych bletek. Nie wiem, skąd się to wzięło, po prostu wydaje mi się to bardzo estetyczne. Także moi drodzy, wydaje mi się, że jak dotychczas to mamy lidera. Naprawdę bardzo dobre. Moim eksperckim okiem, eksperckim okiem mogę stwierdzić, że serio. Znaczy stwierdzić, już stwierdziłem. Mogę to dosyć szczerze polecić. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne dni. No jeszcze mogę dodać, że tabletka przenosi cię w vibe wakacji. Będzie to hit przyszłych wakacji, tak mi się wydaje, więc... Ludzie. Kolejne blety. Srebrne blety OCB Expert Slim Fit. Tego też nigdy w życiu nie kosztowałem, także sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. No jak na razie chyba mamy do czynienia z jakby najczystszym papierem. Najcieńszym papierem. Jest on taki dosłownie, że aż czuję, jakby miał mi się zaraz rozpuścić w palcach. I są one są one stworzone do tego, żeby kręcić slim jointy. Także sprawdzimy, jak się będzie to palić. Ja jestem tutaj już dobrej myśli na samym początku, po samym wyglądzie tego. Więc skręcę jointa i zaraz się widzimy. No i moi mili, po pierwsze to ciężko odpala się jointy na wietrze. Tu mogę jasno stwierdzić, że ten papier jest najcieńszy, z jakim mieliśmy dotychczas do czynienia, ale ze względu na to, że jest to po prostu bletka stworzona do tak zwanych slimów, więc oczywistym będzie, że tego papieru nie będzie tak wiele. Pali się bardzo dobrze, nie zmienia smaku palenia, nie czuć gazety, zeszytu i tak dalej. Im dłużej palę, tym bardziej podoba mi się tabletka. Jednakże nie będę tego oceniać wyżej niż tych bambusowych, tak jak wam mówiłem, na razie bambus jest jakby na pierwszym miejscu. To usadowiłbym raczej na takim drugim. Dosyć dobra bletka, no ale właśnie grubością papieru jest ultra cienka, więc jest najcieńsza z tych wszystkich, ale mimo tego i tak ten bambus jakoś lepiej mi wchodził. Paczka ładnie wygląda, jest taka srebrna, nigdy takich nie widziałem nigdzie. Jedynie właśnie tylko je na necie znalazłem, także no, myślę, że tabletka przechodzi akceptowalne normy cienkości bletek. Zostały nam jeszcze dwie paczki bletek do stestowania i podejdziemy do największego podsumowania wielkiego testu bletek OCB. Dzień piąty, chyba tak. Naszym zawodnikiem dzisiejszym będzie bletka z tego gatunku. Tych, przyznam się, że też nigdy nigdzie nie widziałem. Piłem wersję z filterkami. Są to OCB Slim Ultimate. W środku wygląda to tak. No i powiem wam, że mamy tu Ultimate Thinness and Lightness. I no,
Zdecydowanie tabletka wygrywa. Zdecydowanie swoją cienkością. Jest jeszcze cieńsza niż ta wczorajsza. Wydaje mi się, że będziemy mieć tutaj faworyta. Zaraz się przekonamy po spaleniu jointa. No witajcie, teraz jakoś trochę w ciemniejszych warunkach. Mimo to wydaje mi się, że wszystko dobrze widać. OCB Ultimate Slim. Jeśli chodzi o cienkość, najcieńsze chyba z tych wszystkich bletek. Jeśli chodzi o samo palenie, to jest git. Także nie zmienia smaku, nie czuć gazety. Są to dosyć w porządku bletki. No, powiem wam, mamy tutaj drugie miejsce raczej. Pierwsze i tak są te bambusowe. Nie wiem, jakoś po prostu o wiele bardziej estetycznie wyglądają mi te brązowe bletki, te niewybielane. Ale te jak najbardziej mogę polecić, tak. Te bleteczki są bardzo git. OCB Ultimate Slim jak najbardziej na spoko. Serio, praktycznie nie czuć tego papieru. Możecie śmiało kupować. Akceptuję to. Jest to bletka akceptowalna. Dotrwaliśmy. Dzisiaj mamy dzień szósty testu bletek. Ostatnim zawodnikiem będą OCB Slim Organic Hemp. Tych bletek także nigdy nie próbowałem, więc też będzie to ciekawe doświadczenie. Są to bletki konopne, niebielone. Także no, zobaczymy. Konopia przydaje się do wielu rzeczy. Z jej resztek można zrobić bardzo dużo. Także jest to roślina uniwersalna. Zobaczmy, jak sprawdzą się te bletki od OCB. Tutaj mam małego zawodniczka, także zaraz zobaczymy się na ostatnim teście tych bletek i będziemy zbliżać się do wyłonienia najlepszych zawodników. Moje drogie betoniarze, nadszedł ten dzień, kiedy będziemy mogli zakończyć wielki test bletek. Tu mam tą konopną bletkę. Wyczuwa się tutaj taki lekki posmak konopi. Jest dosyć dobra. Nie macie też posmaku papieru, czegoś takiego. Chociaż jest dosyć ciężka. Trudno mi to określić, ale wydaje mi się, że umiejscowiam na trzecim miejscu. Zaraz za tymi bletkami z wczoraj. Pierwsze oczywiście będą bambusowe. Dotrwaliśmy. Dzięki, że dotrwaliście ze mną do końca tego kogucie odcinka, ale także, no powiem wam, nie jest zła. Mógłbym ją postawić nawet ex aequo na drugim miejscu z tamtymi, chociaż tam macie właśnie odpowiedź, ale te też są git. Te mógłbym też polecić. Ja zawsze uwielbiam produkty pochodzenia konopnego, także jest git. Git bletka. Zobaczymy się prawdopodobnie za chwilę w podsumowaniu tego wszystkiego i co mogę powiedzieć. Idę upolować koguta. Właśnie teraz sobie myślę, dlaczego koguty pieją w ogóle. Muszę to sprawdzić. Głównym powodem, dla którego kogut pieje, jest instynkt. Pieje on, aby oznajmić swoją obecność zarówno innym kogutom, jak i kurczętom w stadzie. Jest to naturalny sposób komunikowania swojej dominacji i terytorium. Koguty często pieją o świcie, ale mogą to robić także w innych porach dnia. A więc betoniarze, dotrwaliśmy do samego końca tego testu i właśnie za chwilę wyłonimy zwycięzcę spośród tych sześciu rodzajów bletek. Moimi ulubionymi i tymi, które zawsze będę polecał, będą i tak bletki te. Zlemy zwycięzcę zawsze. OCB Slim Virgin Paper. Są te brązowe. One są bardzo cieniutkie i mają super, super, super kolor. Także paląc z jointa z tej bletki, wyłonię wam wszystkich zwycięzców. Także na ostatnim miejscu mamy tabletki. Są obrzydliwe, bardzo grube. Czujecie się, jakbyście palili gazetę. Miejsce przedostatnie to OCB czarne. One nie są złe, po prostu podobały mi się inne jeszcze, te, których nigdy nie próbowałem. Miejsce trzecie od końca, czyli czwarte. Te bardzo spoko bletki, serio. Miejsce trzecie, Organic Hemp. To są te bibułki konopne. Bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo dobry smak, posmak konopi. Na miejscu drugim mamy OCB Slim Ultimate. One są bardzo cieniutkie. Bardzo, bardzo cieniutkie. Jeśli ktoś lubi bletki, jeśli ktoś lubi cienkie, bardzo cienkie bibułeczki, myślę, że większość lubi woli cienkie, to ma drugie miejsce. I na pierwszym miejscu wiem tą ciekawostkę. Bambusowe OCB. Bambusowe OCB okazały się zwycięzcą. Mają fajny posmak tego bambusa. Fajnie wyglądają. Dają właśnie ładny zapach. Także one wygrały. Według mnie jakby nieporównywalnym numerem jeden są te bloteczki, jeśli chodzi o OCB. Że moi drodzy, dotrwaliśmy do końca. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wszystkiego. Możecie zostawić suba lub nie, lajka lub nie, komentarz lub nie. Możecie kliknąć w dzwoneczek i zaznaczyć tam wszystko. Wtedy będą pokazywać wam się wszystkie materiały, jakie wrzucam. Powinny przynajmniej. Ja dokończam tego jointa i będę się zbierać. A już za tydzień będę mieć dla was ciekawy odcinek. Będzie to odcinek z
z zagranicy, z państwa, w którym jeszcze nie byłem. Także trzymajcie się, do zobaczenia betoniarze, dbajcie o beton. Pozdrawiam was bardzo dobrze. Beton.